Cześć, tu Mariola Glejcar, a to jest program, w którym rozmawiamy o fotografii i nie tylko. Dzisiaj pierwszy odcinek z cyklu rozmów z ekspertem z branży fotograficznej, ale również i branż pokrewnych. Jeśli jesteś na początku swojej drogi fotograficznej, to być może dzisiejszy odcinek będzie dla Ciebie bardzo pomocny, dlatego że pokażemy Ci dwa oblicza fotografii. Bo jak wiesz, fotografia twarzy ma bardzo wiele. I jeśli jesteś na początku tej drogi i nie wiesz, którą ścieżką pójść, to będziesz mógł dzisiaj zobaczyć, czy kręci Cię bardziej fotografia plenerowa, czy też może fotografia, którą zajmuje się mój dzisiejszy gość. A moim dzisiejszym gościem jest czarodziej od noworodków, człowiek, który sprawia, że nawet największe nieśpiochy zasypiają, Czarek Rajkowski. Cześć Czarku, po pierwsze dziękuję Ci bardzo za to, że przyjąłeś zaproszenie do tego dialogu. No a po drugie chciałabym, żebyś powiedział słówko o sobie. Cześć, w ogóle bardzo mi miło, że to ja zostałem wytypowany jako ta pierwsza osoba. Słówko o sobie. Ciężko się nazwać fotografem, bo powiem szczerze, że traktuję to jako zawód, traktuję to jako pracę, ale czy jako pasję? Czy jako... Szczerze, naprawdę ciężko jest odpowiedzieć pytanie, na to pytanie, jak co o sobie powiesz. Dlatego, że szczerze, autentycznie nie wiem. Nie wiem. Myślę, że raczej to ludzie coś o mnie mówią, niż ja o sobie mówię. Dlatego, że ciężko mi zdefiniować to wszystko, co się dzieje dookoła. Od początku tej drogi fotograficznej do dzisiaj i przed drogą fotograficzną i to, co będzie po drodze fotograficznej. Tak naprawdę, mówiąc o sobie, tak autentycznie dziwnie. Wiesz co, i teraz powiemy Wam, że dotarło do mnie właśnie, że Czarek jest najlepszą osobą, którą mogłabym wybrać jako pierwszą osobę dla rozmowy, bo teraz wiem, że to będą rzeczywiście dwa światy. I bardzo dobrze, Czarek, że tak mówisz, ponieważ nie dla każdego fotografia musi być pasją, dla niektórych po prostu jest to praca, jak każda inna. No dobra, więc jak to będzie dzisiaj wyglądało? Będą nam zadawane przeróżne pytania po to, żebyście Wy widzieli, jak te dwa światy wyglądają i z jakimi, powiedzmy, problemami się borykają. No więc, pytanie numer jeden. Powiem tak, jeśli chodzi o sprzęt fotograficzny, to tak samo jak na odpowiedź na to pytanie, gdzie miałem się przedstawić, to też nie jest proste. Dlatego, że dzisiaj mam inne zdanie, wcześniej miałem inne zdanie. Oczywiście odnosimy się do tego, gdzie jestem tu i teraz i jak to wygląda z mojej perspektywy dzisiaj, co bym doradził. Bo bardzo dużo osób, ja się śmieję, wiesz, ja nie pasuję do tej fotografii, całkowicie nie pasuję do tej fotografii. Dlatego, że jak ja oglądam webinary, live'y innych fotografów, to bardzo często jest tak, że ja się z 80% tych wszystkich ich tez i wszystkiego nie zgadzam. Mam tam gdzieś jakiś swój świat fotograficzny i bardzo często fotografowie mówią, że na przykład to nie sprzęt robi zdjęcia. Zgadza się? To nie sprzęt robi zdjęcia, to człowiek robi zdjęcia. Człowiek je planuje, dobiera światło, idzie w odpowiednie miejsce, w swoim przypadku w plener, obada sobie ten plener i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony ja uważam, że na przykład sprzęt robi zdjęcia. I to bardzo robi zdjęcia. I teraz nie będę doradzał konkretnej firmy, ale chodzi o to, że osoby, które są ileś lat na rynku, osoby, które już jakby dojrzały w swojej fotografii i już pracują zawodowo i na przykład jest to ich jedyne źródło utrzymania, oni wiedzą, jaki sprzęt mieć. I teraz my musimy doradzić tym początkującym, więc ale ciężko jest doradzać, dlatego że na sprzęcie nie powinno się oszczędzać. Dlatego że można zacząć fotografię tak jakby od jazdy samochodem. Możemy zacząć na maluchu. Dlaczego nie? Przecież będziemy robić zdjęcia. Ale na Mercedesie będzie nam łatwiej. I wiele osób mówi, że właśnie, że to nie sprzęt robi zdjęcia, a moim zdaniem sprzęt ma bardzo duże znaczenie. Dlatego, że po pierwsze ułatwia nam pracę, przyspiesza nam pracę. Ja na początku byłem taki, że chwytałem wszystko, co mogłem. Jarałem się tym sprzętem. Ale kupowałem badziewie.
Kupowałem ciemne obiektywy, bo chodziło mi o ilość obiektywów, żeby mieć do wszystkiego, a miałem do niczego. Tak naprawdę dzisiaj bym doradził, każdy się pyta mnie, jaki masz ulubiony obiektyw. Też nie mam ulubionego obiektywu. Każdy obiektyw jest do czegoś innego. I ten obiektyw na przykład musi być najlepszy do tego rodzaju fotografii w konkretnym miejscu. Idziesz do pleneru, kupujesz długą, ogniskową, jasną, masz piękne rozmycie, masz piękny plener. Robisz zdjęcie portretowe, skracasz ogniskową. Robisz noworodki, jeszcze bardziej skracasz ogniskową. Ja noworodki robię 35, portrety robię 85, w plener idę z 200. Więc jeśli chodzi o sprzęt, ciężko jest doradzać początkującym osobom, dlatego że obiektywy tej klasy, na której ja pracuję, to są 4000 zł za obiektyw, 8000 zł za obiektyw. I teraz doradzając osobie, która wchodzi w ten rynek fotograficzny, szczerze, to ją zniechęci, a nie zachęci do pracy fotograficznej, dlatego że jak ona usłyszy, ile ma zainwestować i że musi zdecydować na jeden rodzaj fotografii na początku, no bo nie będzie biegać z 35, jak będzie robić na sportowe zdjęcia zawodnikom na stadionie, nie? Wtedy już musi mieć lunetę, ale z tą lunetą nie zrobi noworodka w studiu. I tak się zamykamy. Wiadomo, że teraz jest moda na te dotacje. Mnóstwo ludzi z tego korzysta i to jest dobre. Dlatego, że oni na wstępie mogą sobie pozwolić na super sprzęt, a podkreślam, sprzęt robi robotę. Ja nie mówię, że nie ustawiamy tego pleneru, nie idziemy, nie zapoznajemy się ze światłem o konkretnej godzinie i tak dalej, ale umówmy się, jak kupujemy aparat, marka jest nieważna. Te wszystkie marki mają i fajne aparaty, i beznadziejne aparaty. Ale kupując już te lepsze aparaty, jak robię 1000 zdjęć i mam 500 nieostrych, to wolę kupić taki aparat, który na 1000 zdjęć da mi 990 ostrych. Zgadza się? Jakby ktoś mi powie, że to nie robi różnicy, a potem godziny przekładające się na sortowanie, wyrzucanie tych zdjęć, stratę i tak dalej, to jest jakieś nieporozumienie. Więc dla mnie sprzęt robi mega robotę. Na pewno ułatwia pracę z ostrością, z ISO, z ziarnem. To naprawdę robi robotę. A dużo osób na początku właśnie, ja mam mnóstwo kursantów, mnóstwo, którzy przychodzą z kanonami czterocyfrowymi, tam jakiś Canon D1000, tam nie wiem, 1100D czy coś i pyta się, czy tym aparatem zrobi zdjęcia. No oczywiście, że zrobi zdjęcia. Tylko potem się okazuje nagle, że co trzecie jest ostre, tak? Bo nie ma żadnego wspomagania ani nic takiego. Powiem wam, że lepiej wyjść nie mogło, dlatego że jakaś jest tu pokrewna dusza, coś nas łączy z Czarkiem, bo mam dokładnie moje pierwsze zdanie, które chciałam powiedzieć na ten temat, to właśnie takie chyba dosyć nieszablonowe zdanie, jeśli chodzi o fotografię, że sprzęt ma ogromne znaczenie. Także tutaj Czarek, no w mojej wypowiedzi nic się nie zmienia w tym temacie, bo wiem, że się mówi, że to nie sprzęt, tylko człowiek. No i to, tak jak Czarek powiedział, tu się nie będę powtarzać, to prawda jest. Ale sprzęt ma ogromne znaczenie, bo na przykład, żeby to może doprecyzować tym ludziom, którzy zaczynają, Czarku, to czym ty na co dzień w studio, bo o tym mówimy, czym ty pracujesz? Po pierwsze pracuję na pełnoklatkowych aparatach. U mnie jest czysty przypadek. Ja pracuję na sprzęcie firmy Canon, ale niczym się nie sugerowałem, kupując ten aparat. Znaczy, jak już wejdziecie w sprzęt i wejdziecie w aparat, to po tym już dążycie tą drogą. Znaczy dzisiaj można sobie pokupować przejściówki z systemu na system, to ułatwia nam pracę, ale jak już wejdziecie na przykład w system firmy Canon, to dokupujecie obiektywy Canona, dokupujecie wyzwalacze Canona, dokupujecie lampy systemowe Canona. I ciężko nam jest przejść na inny system, ponieważ musimy wymienić cały sprzęt. O tyle, o ile obiektywy pasują teraz systemu do systemu, bardzo prężnie firmy działają i są te przejściówki możliwe, czy to Sony, czy to Sigma i tak dalej, i tak dalej. Tak, lamp systemowych i wyzwalaczy, które są dedykowane do firm, już to wszystko idzie out, do sprzedania, do wyrzucenia, nie wiem jak bardzo wyeksploatowane są. Ja pracuję na ten moment na Canonie na R6, na nowym bezlustrze, nie R5 niestety, ale na R6. Ale moja droga była bardzo wyboista, jeśli chodzi o aparaty. Bo ja zaczynałem od 50D, potem 6D, potem 5D Mark IV, a dzisiaj jestem na R6. I powiem wam, że to nie są małe kwoty, jeśli chodzi o te aparaty. I przed każdym zakupem body nowego u mnie była półroczna burza mózgu. Bo nie jest łatwo iść wydać 12-15 tysięcy na nowe body, chociaż my pracujemy na tych aparatach. One nam się zwracają, one dla nas zarabiają pieniądze. Ale no nie jest to łatwa decyzja, ale powiem wam, że każdy nowy aparat po 4-5 latach pracy
czy tam 3 latach pracy, to była najlepsza decyzja w moim życiu, jeśli chodzi o fotografię. Bo to były funkcje, to były możliwości, to była szybkość ostrości, bezbłędność. Te aparaty po prostu rok, dwa w fotografii to jest szok sprzętowy. Naprawdę szok sprzętowy. Jakościowo no nie spodziewałem się takich przesiadek. A powiedz konkretnie, jaki obiektyw w tym studio? Jeśli chodzi o sesje noworodkowe, bo do tego na początku jakby kierowałaś swoją wypowiedź, to ja pracuję na 35 Sigma Art, ten 1.4. Super. To już jest jakaś wskazówka dla tych, którzy by stwierdzili, ok, zdjęcia Czarka strasznie mi się podobają, chcę iść do niego na warsztaty. No to już wiecie przynajmniej, czym Czarek pracuje. Jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat, to tak jak już powiedziałam wcześniej, ono jest bardzo zbliżone. Owszem, jako fotograf plenerowy możecie zacząć nawet i robić zdjęcia. Sorry. Owszem, jako fotograf plenerowy możecie zacząć zrobić zdjęcia nawet i komórką, bo wychodząc w plener możecie się uczyć spojrzenia, kadrowania, jakby łapania światła czy tworzenia ram. Ale jeśli chcecie osiągnąć konkretny efekt, powiedzmy zbliżony do takiej fotografii kreatywnej, którą ja się na co dzień zajmuję, to ten sprzęt ma ogromne znaczenie. I tak jak Czarek powiedział, ta droga jest tak naprawdę dosyć długa, bo zaczynamy od sprzętu z trochę niższej półki, z prostych względów. Po prostu nas nie stać na ten sprzęt z górnej półki. Ale to jest jak wchodzenie po drabinie. Im wyżej, tym ten sprzęt jest lepszy i tym bardziej Was cieszy. Więc jak ja bym miała Wam poradzić, jaki sprzęt, co na początek, to załóżmy, że macie budżet, bo dostaliście jakąś dotację lub też po prostu macie budżet, to myślę, że takie 7 tysięcy to jest minimum, żebyście mieli jakieś fajne body i do tego na przykład 85. Bo akurat jak widzicie, Czarek pracuje w studio na co dzień 35. Ja z kolei na co dzień pracuję 135 lub 70-200, ale myślę, że mając 85 już jesteście w stanie osiągnąć taki w miarę zbliżony efekt do tego, co ja osiągam. No i jakby przynajmniej dla mnie, nie wiem jak u Ciebie Czarku, ale dla mnie na przykład sprzęt ma znaczenie nie tylko, żeby zdjęcie było ostre, ale ma ogromne dla mnie znaczenie dla samej postprodukcji. Więc jak to jest u Ciebie? Czy ten sprzęt też pomaga Ci w postprodukcji? Już nie mówiąc o tym, że oczywiście odrzucasz nieostre kadry, tylko na przykład dla samych barw lub dla plastyczności. Powiem tak, jak przesiadłem się 5D Mark IV na R6, te aparaty są bardzo zbliżone do siebie. O tyle, o ile technologicznie jedno jest bez lustra, drugie jest lusterkowcem, to funkcjami i możliwościami te aparaty naprawdę, naprawdę bardzo się pokrywają. Ale faktycznie kolorystyka R6 w moim przypadku, nie wiem, czy to tak jest z każdym, czy to mi się tak trafiło, naprawdę jest dużo ładniejsza. Te kolory są cieplejsze i wydaje mi się, że jeszcze bardziej odwzorowują jakby naturalny balans bieli. Do tego stopnia, że odkąd mam R6, zacząłem obrabiać tylko i wyłącznie pliki JPG. Jakby nie pracuję teraz na RAW-ach, dlatego że o tyle, o ile w studio mam 100% kontrolę nad balansem bieli, nad światłem i kątem świecenia, tak mówię, w plenery nie chodzę, przynajmniej ostatnio, to po prostu te JPG są tak fajne, tak ładne, muszą być po prostu dobrze doświetlone. Wiadomo, że przy prześwietleniach czy niedoświetleniach z JPG jest ciężko wyciągnąć, nie niszcząc go wszystkich detali, ale naprawdę, to sprzęt bardzo ułatwił pracę. Przejście na nowy system, znaczy na nowy system, na nowe body spowodowało to, że ta obróbka znów stała się prostsza, szybsza i łatwiejsza. Czarek jeszcze powiedział fajną rzecz, że zupełnie przez przypadek jest w systemie Canon i ja przez przypadek jestem z kolei w systemie Nikona. I rzeczywiście tak jest, że jak już podejmiecie tę decyzję na początku, która jest tak naprawdę przypadkowa, to potem już konsekwentnie jesteście w tej firmie, jesteście lojalni. No chyba, chociaż znam takie przypadki, u mnie też ludzie są na warsztatach i czasem mawiają, że wiesz co, zmieniłem sobie z Nikona na Canona, bo słyszałem, że Canon ma takie świetne kolory. Prawda jest taka, że każdy z tych sprzętów jest świetny, oczywiście jeśli kupicie te dobrej jakości. I moim zdaniem, ja nie należę do żadnego z kościołów ani Nikon, ani Canon, bo wiem, że są ludzie, którzy należą bardzo wiernie do tego konkretnego, do tej konkretnej marki. Ale moim zdaniem właśnie akurat w tej sytuacji to nie ma znaczenia, czy Nikon, czy Canon. Czyli w tej sytuacji sprzęt nie ma znaczenia, ale z kolei w innej sytuacji, czyli jaki obiektyw,
Jaki to jest rodzaj body? Czy to jest właśnie bezlusterkowiec, czy to jest lustrzanka, czy to jest pełna klatka, czy to nie jest pełna klatka? To już ma duże znaczenie. No i akurat Czarek pracuje na Canonie R, tak? Powiedziałeś R6. Ja Tak jest. tak, a ja pracuję na Nikonie Z6, czyli tak naprawdę to są tacy bracia troszeczkę, więc no, jesteśmy braćmi, RZ. choć zajmujemy się zupełnie czymś innym, tak. Minimalny koszt sprzętu na sesje noworodkowe, powiem naprawdę, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ bardzo często mam takie zapytanie na sesjach noworodkowych. I tu pewnie Cię zaskoczę, ale mnóstwo mam, które są u mnie na sesji ze swoimi noworodkami, później są fotografkami noworodkowymi. Znaczy, dziewczyny widzą to, że nie muszą wracać z macierzyńskiego do swojej pracy, której często naprawdę mają dosyć. I po prostu potem przychodzą na szkolenia i są fotografkami noworodkowymi. Oczywiście nie wszystkim się to udaje, ale są dziewczyny, które po prostu taką drogę wybierają. No i pytanie o ten koszt minimalny pada od ich mężów na sesjach noworodkowych. I często łapią się za głowę, bo ty mówisz teraz o sprzęcie, bo rozumiem, że pytanie tylko sprzęt fotograficzny, bo przypominam... To znaczy, wiesz co, chodzi mi tutaj konkretnie o tak naprawdę podstawowe wyposażenie studia dla fotografa noworodkowego, bo gdybym ja na przykład dzisiaj postanowiła, okej, wiecie co, mam dosyć plenerów, chcę zostać fotografem noworodkowym, to ja muszę wiedzieć, ile muszę uzbierać, żeby sobie kupić minimalną ilość rzeczy, żeby zrobić zdjęcia w miarę przyzwoite. No tak. I teraz sprzęt to jest tak naprawdę jakaś tam procentowo, no nie wiem, nie powiem, że niewielka, ale mała ilość jakby funduszy, które trzeba uzbierać na początek z fotografii noworodkowej, ponieważ powiedzmy, że sam aparat, nawet licząc, że to będzie body pełnoklatkowe, powiedzmy, że ktoś ma start, ma oszczędności i chce po prostu sobie wydać na dobry sprzęt na dzień dobry. Więc nie pamiętam dokładnie, ile kosztuje Sigma Art 35, ale chyba coś koło 3,5 tysiąca. Powiedzmy, że kosztuje około 4 tysięcy obiektyw. Body, zakładając, że nowe, bo jeśli chodzi o używane, to chyba, że ma z dobrego źródła, body to jest kwestia, powiedzmy, nie wiem, 8 tysięcy, 9. Niech to będzie, zamknijmy się z obiektywem w kwocie 12 tysięcy. To jest samo obiektyw i body. Teraz do tego dochodzi lampa, 2000 powiedzmy z kawałkiem, statyw, duża okta, stół do pozycjonowania noworodków, 1000 zł, ale najdroższe, ja wiem, że na początku może nie aż tak, ale najdroższe są wszystkie ubranka, dodatki, akcesoria. To jak ktoś wchodzi do mnie do propsowni, do garderoby, gdzie są wszystkie dodatki, to łapie się za głowę. Łapie się za głowę, bo ja wiem, że to robi wrażenie. To robi wrażenie. Tam jest tak dużo materiałów, dodatków i sukienek ciążowych, i ubranek, opasek, wianuszków, kwiatuszków, maskotek, serduszek, wszystkiego, ale to jest zbierane już 9. rok. I ktoś, kto chce na początek robić takie zdjęcia, też musi kupić tych propsów trochę. One nie są najtańsze, bo ja zawsze się śmieję, że wybieram, czy kupić sobie spodnie, czy spodnie do sesji dla 7-dniowego chłopca, tak? To wszystko jest ręcznie robione i to wszystko kosztuje. To są setki złotych, setki jak nie tysiące. Tak jak powiedziałem, poduszki do pozycjonowania dodatkowo na łóżko, sam stół do pozycjonowania czy beanbag, różne osoby na różnych rzeczach pozycjonują, to jest kwestia znów kolejnego tysiąca. I za chwilę się okazuje, że takie, nie wiem, pierwsze fundusze, które trzeba mieć na taką działalność, no to jest około 40 tysięcy, powiedzmy, 50, 30, zależy kto co kupuje. To nie jest sam sprzęt, wyzwalacz, no, wszystko, tak? Jakieś tła kartonowe, jakaś strefa z łóżkiem dla mamy, gdzie będą zdjęcia rodzinne. Teraz jest modna strefa boho, więc jakieś deski albo wydrukowane. Oczywiście jedni mają wydrukowane, inni mają prawdziwe. Te prawdziwe dużo lepiej wyglądają na zdjęciach, ale wydrukowane kosztują 200 zł, prawdziwe kosztują 1500, tak? Więc kilka desek opartych o ściany i leżących na ziemi, więc jeśli chodzi o te takie podstawowe koszty, no to nie są małe pieniądze. No, jak usłyszeliście od Czerka, fotografia to jest cudowny zawód, aczkolwiek to jest trochę też taka studnia bez dna. I to jest tak, że jak na początku, załóżmy, w przypadku, myślę, fotografa plenerowego, będzie ten budżet troszkę niższy, ponieważ
Ja nie potrzebuję beanbaga, teł, lampy, no i ubranek. Owszem, potrzebuję ubrania większe dla modelek, ale to tak naprawdę możecie sobie zakupić później, więc na początek, jeśli chcielibyście zostać fotografem plenerowym, to może Wam to wydawać się prostsze, no bo ja Wam powiem budżet powiedzmy 7-8 tysięcy i dacie radę już coś zrobić i to powiedzmy nie najgorzej. Oczywiście jeśli będziecie trenowali, też będziecie wiedzieli, co zrobić później z danym RAW-em. No ale to trochę tak jest, że to jest taka właśnie wspinaczka pod górkę i żeby Was trochę nie przeraziło to, co powiedział Czarek, bo jak ja usłyszałam 40 tysięcy, to sobie myślę, okej, dobra, chyba bym tym fotografem noworodkowym na dzień dzisiejszy nie została, no bo 40 tysięcy to jest dużo, ale ważną rzecz powiedział Czarek, on to zbierał przez lata. I to samo mówią ludzie, którzy do mnie wchodzą i wchodzą do garderoby i myślą, matko, ile ty masz sukienek, ale ja mam tam sukienkę sprzed 8 lat kupioną, co zabawne kupioną i użytą raz, bo to pewnie Czarkowi też się takie sytuacje zdarzają, że ktoś kupi i użyje tego raz lub dwa razy, a potem to sobie leży na tam i czeka na jakiś kolejny raz. Więc może nie od razu musicie się rzucać na taką głęboką wodę, przynajmniej akurat w przypadku fotografii plenerowej. No ja mam ten plus, że wszystkie tła mam za darmo, nie? Drzewa są jeszcze za darmo, jakieś tam sady już może niekoniecznie, bo to też czasem trzeba się dogadać z właścicielem, ale tutaj w tej sytuacji troszkę to jest, ten budżet jest troszeczkę niższy. Jeszcze w przypadku fotografii noworodkowej to dodam jedną rzecz. Może nie chcę jakby w żaden sposób odbierać fotografii plenerowej czegokolwiek, ale chodzi o to, że moim zdaniem w plener pójdzie każdy. 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 Mój syn pójdzie w plener i zrobi zdjęcia. Pewnie zrobi beznadziejne zdjęcia, ale je zrobi. A jeśli chodzi o sesje noworodkowe, trzeba też doliczyć kilka szkoleń. Czy to jest BHP, czy to jest układanie u położnej, nie wiem, noworodków, czy to jest układanie noworodków, jak ktoś pokazuje. Chodzi o to, że to są też grube tysiące na tych indywidualnych lub grupowych szkoleniach, bo szczerze nie polecam nikomu, kto jeszcze nawet nie ma swoich dzieci. Ale nawet jak ma, to często dziewczyny mówią, że ciężko im jest tak przestawić się, że układają cudze dziecko, rodzice patrzą. To też jest odpowiedzialność, więc mega dochodzi kwota, powiedzmy, nie wiem, 2, 3, 5 tysięcy. To jest kolejny wkład na początku, bo uważam, że najpierw trzeba iść to zobaczyć, przeszkolić się, dowiedzieć, bo łatwiej kogoś w plenerze ustawić, mieć swoją wizję i gdzieś, mówię, postawić, posadzić, niż noworodka, któremu trzeba ułożyć nóżki, rączki. To też jest mega wkład, ale w nas, tak? Tego nie widzimy później. On owocuje dopiero na sesjach, ale jest to też naprawdę bardzo duży wkład pieniężny na początek działalności. Ja myślę, że to, co powiedział Czarek, jest w ogóle koniecznością, abyście zanim zaczniecie robić zdjęcia noworodkowe, właśnie się przeszkolili chociażby ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Miałam też epizod fotografii noworodkowej w swoim życiu i wiem, że to wcale nie jest takie proste. I ja zawsze, jak przychodzi ktoś do mnie na warsztaty, wprawdzie plenerowe, ale na przykład mówi, no wiesz co, bo ja bym też chciał robić noworodki, to ja mu tłumaczę, że pamiętaj, że dopóki nie będziesz miał w rękach co najmniej 20 noworodków, które ułożysz sam, to ty nie będziesz robił takich zdjęć przykładowo jak Czarek, ponieważ to jest nie tylko znajomość ułożenia światła, czy też znajomość jakby ustawień aparatu, ale przede wszystkim właśnie to coś, ten fach w ręku. Czy mam rację, Czarku? Czy możesz powiedzieć, że masz fach w ręku? Wiesz co, i teraz znów jakby wyprowadzę tak by... Nie wiem, czy mam fach w ręku, bo wszystkiego można się nauczyć. To chodzi bardziej o trening, o trochę rutynę. Ten fach w ręku to nie jest coś takiego, że... O ile, powiem tak, o ile do takich kreatywnych zdjęć i plenerów jak twoje, moim zdaniem trzeba urodzić się z tym czymś. Trzeba mieć talent, trzeba mieć wizję, trzeba to czuć i szczerze, no, pełen szacun, jakby, to, jakby rozumiem, o co mi chodzi. To trzeba być artystą do takich zdjęć. Do takich zdjęć, które wykonuję ja, trzeba się ich nauczyć, bo jeżeli ktoś zrobi 100, 200 sesji noworodkowych i dalej nie będzie umiał, no to może jest czas, moment zastanowić się, czy to jest sens to robić. Ale w tej fotografii noworodkowej układamy te maluszki w bezpiecznych pozycjach, ale tych pozycji jest X, nie wiem, 12, 8, 7, 5. I to są powtarzalne zdjęcia, powtarzalne, bo nie wymyślimy czwartej pozycji albo, nie wiem, dziecko na głowie nie będzie stało nagle i wszyscy będą stawiać na głowie, bo to jest fajne. Ale tutaj to jest rutyna i tego się po prostu można nauczyć. I każdy przechodzi przez ten sam schemat, który ja przechodziłem. Na początku strach, lęk, wątpienie w siebie. Podobają mi się moje zdjęcia, ale średnio.
aż do takiego zachwytu, gdzie w pewnym momencie nie chcę wyjść na narcyza, ale na dzień dzisiejszy uważam, że jeśli chodzi o układanie tych dzieciaków, oświetlanie, kąty, kadry i tak dalej, to naprawdę w życiu nie podejrzewam, że to osiągnę taki poziom. Jakby, ale to jest kwestia nie tego, że jestem turbo inteligentny, że mam to w krwi wrodzone, jestem artystą, tylko to, że zrobiłem już z 1000, 2000 sesji. Jakby ta rutyna i ta praca na co dzień z tymi dziećmi, śmieją się, że biorę dzieci jak kota za kark. Że podnoszę za brzuch i wszyscy, o, co ty robisz? A tata potem komentuje, położna robi tak samo w szpitalu. I to jest prawda. To jest po prostu, jak potem, jak zjazdu na rowerze, jak już się nauczymy, to umiemy. Chociaż powiem tylko tyle, że potem, jak mamy przerwę pół roku, rok od sesji noworodkowych, to jakby trochę się resetujemy. To znów jest do jednej, dwóch, pięciu sesji taki strach. Potem się okazuje, że znów wszystko umiemy. Ale kwestia jest konsekwentnych sesji na co dzień, co tydzień, co dwa, raz w miesiącu, 5 razy w miesiącu, codziennie, ale żeby to było cały czas i cały czas i cały czas. Tak jak trochę wspomnieliśmy z Czarkiem, fotografia to trochę taka studnia bez dna i jedną rzecz, którą zauważyłam, zwłaszcza jak się jest na początku tej ścieżki fotograficznej, to łatwo popaść w taki efekt śnieżnej kuli, czyli że zaczynam kupować, 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 bo mi się wydaje, że nie mogę zacząć, dopóki nie będę miała tego wszystkiego. Czyli jak ja zaczynałam, tak naprawdę zaczynałam od fotografii ślubnej, to już jest jakby inna historia, ale rzeczywiście jak miałam taki drobny epizod z noworodkami, to miałam takie wrażenie, że wszystko trzeba mieć, to jest teraz obecnie trendy. Jakieś miski, poduszki, czapeczki i w ogóle dla mnie to akurat było wykańczające, ponieważ ja jednak jestem taka niegadżetowa i ten przymus, że tych gadżetów trzeba tyle mieć, był po prostu dla mnie osobiście bardzo męczący. No i co kupiłam? Oczywiście kupiłam masę rzeczy, z których później nie korzystałam. To jest cała seria teł winylowych. Pewnie część z Was kojarzy wszystkie te świetnie odbijające światło plastikowe tła. Cała seria właśnie jakichś wełnianych czapeczek. I akurat dla mnie, w moim przypadku, gdzie ostatecznie stwierdziłam, że jednak plener to jest moja bajka, no nawet teraz studio, ale to też troszeczkę inaczej wygląda, więc dla mnie inwestycja w tamte rzeczy to był właśnie taki gadżet, na który po prostu wyrzuciłam kupę forsy. Mówiłem ci przed live'em, że niektóre odpowiedzi, nie wiem, może ci zaskoczą, albo, no nie wiem, no może ci to zaskoczy, a pewnie nie, bo przypominam, że z naszego duetu to ja jestem tą częścią męską i w noworodkach za dużo nas nie ma, jeśli chodzi o fotografów noworodkowych, mówię o facetach. I pytanie o gadżet, który kupiłem, a mi się nie przydał, jest nietrafionym pytaniem, jeśli chodzi o mnie, bo nigdy w życiu nic nie kupiłem. I teraz pytanie, skąd wszystko jest? A mianowicie, to wszystko robi moja Iza. Ja przypominam, że jednak jest we mnie część faceta, gdzieś tam ukryta, schowana, poza tą brodą, wewnątrz trochę też jest facetem. I ja się tym nie zajmuję po prostu. Autentycznie tym się nie zajmuję. Wszystko robi Iza. Sprzedaje, kupuje, jakby ona mnie wyręcza. To jakby, dlatego powiedziałem od początku, że ta kreatywność to jest nawet, nie będę ubliżał, nie chodzi o to, że faceci nie są kreatywni, bo nie, ale moim zdaniem kobiety są dużo bardziej kreatywne. Dużo bardziej kreatywne. My jesteśmy prości. My jesteśmy prości. Dziecko ma leżeć tak, ma być ten kąt i tak dalej, i tak dalej. I na przykład ja tego się musiałem nauczyć. Ja miałem z tym największy problem od początku, jeśli chodzi o w ogóle dodatki. O dodatki. Więc dla mnie ułożenie stylizacji z tym kwiatkiem, z tym materiałem, z tym ubrankiem, to był turbo problem. Ja nie widziałem i kolorów tak dobrze, i tych kompozycji. Dzisiaj nie mam z tym problemów. Stylizację sobie układam. I jakby już, ale to też jest znów w moim przypadku niewrodzony talent dobierania stylizacji, tylko tyle lat to robimy już, że ja musiałbym być turbo, nie wiem, no, ograniczony umysłowo, żeby tego nie chwycić. Więc teraz na ten moment nie mam z tym problemu. Wchodzę, wychodzę, komuś coś się nie podoba, wchodzę, podmieniam, wychodzę, piękna stylizacja, super. Ale jeśli chodzi o dodatki, to faktycznie ja tego nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja nie kupiłem żadnej rzeczy, która by mi się nie przydała. Więc wszystko mi się przydaje, ale nie ja to kupuję. Ale powiem ci tylko tyle, że w fotografii noworodkowej jest tak, że cały czas na szczeblu
kariery, tej drogi fotograficznej jest mnóstwo osób. Są osoby bardzo daleko przed tobą, które gonimy, i są osoby zaczynające albo po środku tej drogi, którą my przebyliśmy. I teraz w fotografii noworodkowej nie ma problemów z tymi rzeczami, bo cokolwiek nie wystawisz na bazarkach, na Facebookach, na Reliksie, gdziekolwiek, to w sekundę się sprzedaje. I o tyle, o ile na początku trzeba się dosprzętowić i uzbroić w te wszystkie elementy sesyjne i dodatki, tak później one się rotują. Jest rotacja, one idą do innych fotografów, od innych fotografów przychodzą do ciebie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o branżę fotografii noworodkowej, to z tym moim zdaniem nie ma problemu, bo zawsze są osoby, które chcą od ciebie to kupić, nawet jak tobie się to nie przydaje, albo było raz na sesji, albo wcale, a ty kupujesz nowe akcesoria, no mówię, od kogoś albo całkiem nowe, więc jeśli chodzi o fotografię noworodkową, raz, że jest dużo fotografów, dużo dzieci, dużo stylizacji, to myślę, że z tymi rzeczami nie ma najmniejszego problemu. Jak kupicie coś źle, błędnie, to tak samo z winylami. Powiedziałeś o tych swoich winylach odbijające światło. My swojego czasu, tam powiedzmy 7 lat temu czy 6, sprzedawaliśmy te winyle, drukowaliśmy je sami i sprzedawaliśmy. I wiesz, jak coś sprzedajesz i testujesz, to ja miałem chyba w pewnym momencie 150 winyli w studio. I dzisiaj nie mamy żadnego, mam jeden. I gdzie są wszystkie? Wszystkie się sprzedały. Więc jakby w fotografii noworodkowej to jest ten plus, że jak potrzebujesz kupić dodatki, to najpierw garść sprzedasz, a potem na mniejszą garść ci starczy. I tak to się kręci, naprawdę. Fajnie. Znaczy ja myślę, że w fotografii plenerowej jest podobnie, ponieważ no to dokładnie to samo, co powiedziałeś, że ludzie są na bardzo różnych szczeblach i wiesz, i są ci tacy, którzy by chętnie od ciebie kupili, a są tacy, którzy chętnie by tobie coś sprzedali. Wspomniana u mnie sukienka kupiona parę lat temu, a nieużywana, wynika z zupełnie czegoś innego, że ja mam w ogóle syndrom chomika, dlatego mam tych gadżetów mało, bo jakbym miała być fotografem noworodkowym z moim syndromem, to myślę, że mogłabym już nie wyjść do domu, bo byłoby pełno gadżetów. Plenerowa fotografia dziecięca ma w sobie całą masę plusów, ale okłamałabym was, gdybym powiedziała, że to są same plusy, że tam jest tylko różowo i same jednorożce. Wcale tak nie jest. Jest masa minusów, o których ja chyba nie do końca byłam świadoma, jak zaczynałam w ten plener wychodzić, czyli też już dobre 8 lat temu. Ale zacznijmy może od tych pozytywnych rzeczy. Dla mnie podstawowym plusem fotografii plenerowej jest to, że tak jak wspomniałam wcześniej, wszystkie tła mam za darmo. Nie musiałam się bawić w zbieranie gadżetów, nie musiałam kupować propsów, bo tak jak już powiedziałam, trochę mnie to męczyło i ten plener dawał mi to wszystko za darmo. I tu nawet nie chodziło jakby o budżet, bo to też ma znaczenie i tu jak Czarek wspomniał, jest to trochę prostsze, bo powiedział, że każdy może w ten plener wyjść. Oczywiście każdy może w ten plener wyjść i nikomu nie zrobi krzywdy, no bo w przeciwieństwie do fotografii noworodkowej jednak przydałaby się chociaż odrobina wiedzy, jeśli chodzi o układanie noworodków. Więc plusem ogromnym jest to, że ty też możesz dzisiaj wyjść i zacząć robić zdjęcia. Plusem jest to, że możesz sobie zrobić sam jakieś propsy, gadżety właśnie korzystając z tego pleneru, czyli jak jesteś odrobinę pomysłowy i masz jakąś tam smykałkę do robótek ręcznych, to możesz sobie zrobić sukienkę z liści, z patyków, z trawy, cokolwiek. Więc też w jakiś sposób możesz tutaj przyoszczędzić. No ale też nie jest tak różowo, jak wspomniałam wcześniej, bo są minusy. Przede wszystkim podstawowym minusem fotografii plenerowej jest to, że nie masz żadnej kontroli nad światłem i żadnej kontroli nad pogodą, co niestety niejednokrotnie wpłynęło na to, że sesja została odwołana, bo padał deszcz, było zbyt zimno. Sam fakt, że słońce świeci za mocno i nawet jeśli wyjdziesz w dobrą godzinę, to i tak zawsze musisz myśleć, gdzie jest to światło, jak je przefiltrować, co z nim zrobić. No i te warunki się bardzo dynamicznie zmieniają. Ja powiem, że jest tutaj pewien plus tego minusa. Jest taki plus, że musisz szybko opanować tryb manualny, jeśli chcesz wyjść w plener, ponieważ no tutaj nie ma tak, że ustawisz sobie sprzęt raz, a dobrze, i sobie tak fotografujesz całą sesję, bo wystarczy, że się zmieni troszeczkę oświetlenie, wejdziesz w inne miejsce, no już w ogóle wszystko się zmienia. No i teraz słówko o kolejnym minusie. To są wszelkiego rodzaju owady. Ja głównie pracuję z dziećmi i niestety część dzieci boi się trawy, biedronki, mrówki i wszelkich różnych takich stworów, które kryją się w tej przyrodzie. No i tutaj trzeba też to wziąć pod uwagę, że jak chcesz pracować ze swoim młodszym modelem,
No to niestety trzeba wziąć pod uwagę, skąd to dziecko jest. Ja zauważyłam pewną zależność, że jeśli dzieci są z miasta, no to wtedy trzeba się zapytać rodzica, czy ono się boi Biedronek. I rzeczywiście te dzieci często się boją. Oczywiście nie chcę tutaj jakoś kategoryzować i myśleć stereotypowo, ale troszkę tak jest. Minusem jest to, że niejednokrotnie musisz chodzić w wodzie, czy tam nawet po pas do wody wejść, żeby zrobić fajne zdjęcie. Przy czym dla mnie wszystkie te minusy, one też poniekąd można je przekuć na plus, dlatego że to sprawia, że ta fotografia plenerowa dla mnie jest po prostu ciekawa. To jest coś, co dodaje nam energii. I ja zaraz będę chciała jeszcze dodatkowo zadać Czarkowi pytanie, dlatego że dla mnie zawsze interesujące było, jak sobie radzą fotografowie noworodkowi z tą rutyną, z tym, że tam zawsze jest wszystko takie samo. Bo dla mnie te minusy, o których Wam przed chwilą powiedziałam, one w sumie stają się tak naprawdę wielkim plusem, bo jest różnorodność, czyli każda sesja jest inna, niezależnie od tego, czy idę w to samo miejsce, czy w inne, to ona jest inna, bo mam innego modela, inny kąt tła, inny kąt padania światła. Więc Czarku, jakie są Twoje plusy i minusy? A potem proszę, nie zapomnij mi odpowiedzieć na pytanie, jak Ty sobie radzisz z tym, że zawsze robisz to samo? Plusy i minusy fotografii noworodkowej. Próbuję cały czas podczas jakby słuchania Twojej wypowiedzi w głowie szukać minusów. Szczerze, naprawdę może mi w trakcie mojej odpowiedzi też przyjdzie do głowy, ale ja robiłem też trochę plenerów i powiem szczerze, jak dobrze dodałaś ten drugi punkt u siebie, bo ja chciałem tylko wtrącić, że u mnie to była ucieczka przez komary. I bardzo często ciążówki, które mam bardzo ładny plener obok studia, po prostu uciekały do studia, bo nie dało się wytrzymać. Wiesz, zachód słońca, złota godzina i tysiące komarów i much. I uciekaliśmy do studia na sesję studyjną. Znaczy tak się kończyły chyba moje ostatnie z 5 plenerów, dlatego na razie plenery się pokłóciłem się z plenerem. Ale jeśli chodzi o plusy sesji noworodkowej. Po pierwsze, ciepełko. Po drugie, kawka. Jestem sobie w kapciuszkach. No, ja jestem w skarpetkach zazwyczaj, więc jestem u siebie w studio. Jest cieplutko, jest szum. Jest po prostu fajnie. Nie jesteśmy w wodzie po kolana. Nie ma tysiąca komarów. I co jest bardzo ważnym plusem dla mnie, mamy powtarzalność kadrów. Czyli jak coś mi nie wyjdzie, to ja to powtórzę. Ja robiłem i śluby, i reportaże typu chrzciny i jakieś tam zdjęcia plenerowe. I szczerze, wszystkie przygody, które mi się trafiały, to był dla mnie hardcore. Typu zamykający się szlaban, jadąc za młodymi, albo gdzieś zgubiłem drogę, albo cokolwiek. Tutaj tego nie ma. Sesja trwa godzinę albo cztery, ale jesteśmy, powtarzam, pijemy sobie wszyscy kawkę, dziecko sobie je usypia. Jest naprawdę cieplutko i przytulnie. Jakby ja tu nie widzę minusów, autentycznie. Cały czas próbuję się zastanowić nad jakimkolwiek minusem sesji noworodkowej. Jakby ja nie widzę tych minusów. Autentycznie. Może być minusem rutyna. Może być to, co ty powiedziałaś, ale no niestety nie w moim przypadku. Znaczy, mnie może kiedyś dopadła rutyna i w ciążówkach, i w noworodkach, ale to było wiele lat temu. Do momentu, dopóki nie uświadomiłem sobie jednej rzeczy, że to my jesteśmy tam dla rodzin, a nie oni dla nas. To nie oni nam mają zapełniać frajdę i różnorodność sesji, tylko to my mamy być dla nich, tak jakbyśmy to była nasza pierwsza sesja w życiu. I chodzi o to, że to jest taki dzień świstaka trochę. Dlatego, że jeżeli macie 3 ciążówki pod rząd jednego dnia, to przy każdym wyjściu małżeństwa z mieszkania resetujecie się. I niejednokrotnie mówicie te same anegdoty. Niejednokrotnie bardzo podobnie żartujecie. Warsztaty są takim dniem świstaka. Ja na sekundę do tego się odniosę. Bo ja tego nie wiedziałem, dopóki nie pomagała mi Ola w Katowicach i w Krakowie przez jakiś czas. I kiedy były warsztaty 2 dni albo 3 dni pod rząd i ona już się śmiała, bo ja opowiadałem te same kawały. Pamiętajcie, że kursanci byli nowymi osobami. I te rodziny, które wchodzą z dziećmi i te ciężarne, które wchodzą do studia, to są całkowicie inne historie. I teraz ja zawsze powtarzam na jakichś tam wywiadach, live'ach czy warsztatach, że w sesji noworodkowej zdjęcia dziecka, samo to jakby ten wynik tej sesji, to jest moim zdaniem mniej więcej około 20-30% całej sesji. A 70% to jest to, co się dzieje w studio. To jest magia tych rodzin.
Każda rodziła gdzie indziej, każda ma inne doświadczenie. Ja się zawsze śmieję, że fotograf noworodkowy w 70% jest psychologiem, a w 30% jest fotografem. Dlatego, że nie jest nudno na tych sesjach, bo nie wiecie, co was za chwilę spotka, jaka przyjdzie rodzina, co oni przeszli. Będzie wesoło, będzie smutno, będzie... Naprawdę to jest... Tego się nie da opisać, ale jeśli chodzi o sesję noworodkową, i to nieważne, czy ona trwa godzinę, czy cztery, czy trzy i pół. Zdjęcia tak naprawdę robi się chwilę. To są kwestie minut. Nie wiem, 5-10 minut mam w ogóle na sesji aparat w ręku. Przez pozostałą część tego czasu tak naprawdę pije się kawę jedną, drugą, trzecią, czwartą. Oczywiście teraz powiedziałem, te kawy, dodam, że kawy są bezkofeinowe dla mam w ciąży lub karmiących, bo powiem wam, że to też jest no, sfiksowane wszystko. Ci rodzice są tak podatni na wszystko i zależy wszystko od osób, na które trafią na swojej ścieżce przygód z dzieckiem, przygód z ciążą. No bo chodzi o to, że co do tych kaw się na skutku odniosę, bo te piją bezkofeinową, jak kto im powie gdzieś w szpitalach, jakiś lekarz albo coś, że mają pić bezkofeinową. Reszta pije kofeinową. I to tak jest wszystko zagmatwane. Zależy kto co wam powie, tak jest. I teraz większość czasu sesji, powiedzmy te 70-80% sesji, to jest nasza rozmowa z tymi rodzicami, z tymi rodzinami. To jest pokazywanie jak przewijać, jak karmić, jak podnosić, jak odbijać, jak przytulać, jak owijać, jak wycierać tyłek, co robić, żeby nie ulewało, smoczkować dziecko. I zawsze się śmieję, na warsztatach zadaję takie pytanie, jak uważacie, do kursantów, z którymi ludźmi wolę pracować? Z tymi, co mają pierwszy raz dziecko, pierwsze dziecko, czy z tymi, którzy mają drugie i trzecie? I tam wszyscy prawie zawsze odpowiadają z tymi, którzy mają i drugie i trzecie, bo się tak nie denerwują. A ja zawsze odpowiadam, że ja wolę pracować z tymi świeżakami, bo możemy sobie ich ulepić jak chcemy. Wszystko, co my mówimy, oni chłoną. To nie jest tak, że mają swoje nawyki, swoje zdanie, że tak trzeba, a nie tak źle robisz. Nie. Oni się jarają tym, co widzą i że to działa. Ja dziecko owinę, zasmoczkuję, podniosę, przytulę i dziecko śpi. I oni często są z dzieckiem 10-12-dniowym i pytają się, jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś, że on się nie drze? Mówią, pierwszy raz tak spokojnie śpi, odkąd wróciliśmy ze szpitala. Więc kiedy musimy zrozumieć tą sytuację, że każda sesja jest inna. Każda sesja jest inna. I jak zrozumiemy to, że to są różne historie, różne osoby, różne dzieci, to wtedy wiemy, że to nie może być, to nie ma żadnej monotonności, rutyny, takiego właśnie, tak jak powiedziałaś, tak, żeby nam się to, nie wiem, znudzi, wypalimy się. No nie ma czegoś takiego. Ale musi przyjść ten moment uświadomienia sobie, że to my jesteśmy dla nich i że dla nich to jest wydarzenie, nasza setna ciążówka w ciągu miesiąca, nie wiem, dwóch miesięcy, jest tam pół roku, no nieważne, zależy jak często robimy te ciążówki, nam się już ulewa. No ciągle albo te same sukienki, te same pozy, no mamy cztery ściany, łóżko, tła i o ile w plenerze możesz zmieniać miejsca, możesz sobie koncepcję robić, tak w studio to też będzie oklepane. Zrobimy dalsze kadry na niższej przysłonie z większym rozmyciem albo bliższe kadry właśnie porozmywane, albo dalsze z partnerem lub bez, z dzieckiem, nawet z psem dodatkowo. Ale to będzie już też w pewien sposób powielane. Ale musimy sobie zawsze, ja staram się ustawiać w roli klienta, ich oczekiwań. I pamiętajcie, że ta dziewczyna, która wchodzi, jest malowana, to ona jest pierwszy raz u was. Często to jest jej pierwsza sesja ciążowa. I one są zachwycone tym dniem, więc my nie możemy stać w tacy, wiecie, 130 sesja w tym roku. O Boże, już mi się ulewa, zmieńcie coś, błagam, bo po prostu wyskoczę, wejdę drzwiami, wyjdę oknem. Po prostu. No, jak tak jest, to jest źle. Trzeba sobie to w głowie poukładać. Naprawdę, to my jesteśmy dla nich i oni się jarają obecnością tutaj. To jest ich dzień, na który oni czekają bardzo często długo, miesiącami, tygodniami umówieni. I to jest dzisiaj. Jeszcze wchodzą i moja wizerzystka im kręci włosy, maluje je, w ogóle księżniczki, tak? Więc musimy sobie to uświadomić. Tak, ja myślę, że to, co Czarek teraz mówisz, to jest w ogóle kwintesencja tego, dlaczego warto dzisiaj było się spotkać z Czarkiem, skąd ten dialog, bo
skąd wy macie właściwie wiedzieć, co lubicie? Bo teraz jak słucham Czarka i to jest piękne, co on mówi, tak właściwie dopiero spojrzałam na ten świat fotografa noworodkowego właśnie z innej strony, ze strony tego, że to właściwie nie jest monotonia, no bo on dostrzega całą tą otoczkę i rzeczywiście każdy klient jest inny. I u mnie również każdy klient jest inny i każdy jest wyjątkowy. Przy czym myślę, że to jest też kwestia osobowości. Dla mnie na przykład tkwienie w jednym miejscu i robienie tego samego codziennie mogłoby być męczące, pomimo tego, że każdy klient jest wyjątkowy. Dla Czarka jest to fantastyczne i jest to piękne. I teraz to wy musicie sobie odpowiedzieć, jaką wy macie osobowość, czego poszukujecie, czego potrzebujecie, czy właśnie na przykład was będzie kręciło z kolei łapanie kadrów gdzieś w jakichś krzakach i zachwycanie się, o, że zobacz, jak tu pięknie się światło układa na trawce, albo na przykład to nic, że wchodzę do wody po pas, bo jednak zobacz, jak pięknie jest refleks w wodzie tej postaci. I na przykład mnie takie rzeczy kręcą i one, ja to co mówi teraz Czarek, ja sobie myślę, kurczę, ja czuję to samo w plenerze, a on czuje to w studio. I teraz skąd wy macie wiedzieć, kiedy coś będziecie czuli? Bo z drugiej strony, skąd człowiek wie, czy lubi lody czekoladowe, czy truskawkowe? Tego trzeba chyba spróbować. I rzeczywiście, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, tak dzień dzisiejszy sobie myślę, to musielibyście pójść pooglądać. Jak wygląda taka sesja noworodkowa? Z czym ona się wiąże? Bo na przykład Czarek powiedział, że w studiu jest cieplutko. Ja pamiętam te kilka sesji, które robiłam. Było po prostu piekielnie gorąco. Nie nazwałabym tego cieplutko. Więc zupełnie inne postrzeganie. Ja po prostu jestem osobą, która potrzebuje czegoś innego. Czarek jest osobą, która potrzebuje czegoś innego. I ty też jesteś pewnie osobą, która potrzebuje czegoś innego. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, okej, czego ja potrzebuję. I ci nie dowiesz, czego potrzebujesz, jeśli tego nie spróbujesz. Takie jedyne moje teraz podsumowanie tego, bo to jest tak naprawdę piękne w fotografii. My nie jesteśmy, fotograf to nie znaczy, że świetnie zrobię noworodka, produkt, zdjęcia wnętrz i bajkowy plener. To wcale to nie znaczy. Każdy z nas w czymś czuje się po prostu szczęśliwy, a tym samym wydaje mi się, że jak czujesz się szczęśliwy robiąc coś, to jesteś od razu automatycznie w tym trochę lepszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze jak mogę dodać, to powiem, że rutyna rutyną, w tym sensie rutyna to dochodzenie do perfekcyjności przez tyle lat, ale ja się śmieję, że nawet mój organizm się przyzwyczaił. Bo jak ja zaczynałem sesje noworodkowe i grzałem studio do 28-29 stopni, to mi kapało nawet z brwi. Ja byłem tak mokry na sesji, a dzisiaj jak grzeję do 29-30, ja jestem suchutki. Mam wrażenie, że mi się nawet organizm dostosował do tych sesji. Jedyne, czego brakuje mi na sesjach noworodkowych, to żeby rozsypać rodzicom piasek pod nogi, przed kanapę i żeby tak jak na plaży sobie siedzieli. Ale faktycznie mój organizm się przyzwyczaił, mi nie jest gorąco. Ja mam czasami w studiu 28 i mi jest za chłodno. I kwestia tylu lat właśnie w takim ciepełku, więc nikt mnie nie zmusi, żebym wchodził do wody po kolana z komarami wieczorem, żeby mieć refleks w wodzie. Ja to rozumiem, doceniam, ale to nie ja. No i super. I właśnie o to chodzi, że każdy musi znaleźć tą swoją działkę. Więc powiem wam tak. Fotografia noworodkowa nie jest łatwą fotografią. I to już wiemy. Chociaż z punktu widzenia tego, gdzie jestem dzisiaj, jak ktoś mnie pyta, które są dla mnie najłatwiejsze zdjęcia tych, co wykonuję, szczerze, chyba noworodkowe. Ale to tak jak powiedziałem, to już jest kwestia doświadczenia tyluletniego, ale każdy przechodzi przez ten sam schemat. Każdy przechodzi przez ten sam schemat od początku swojej drogi fotograficznej i w przypadku fotografii noworodkowej, co podejrzewam, że inni fotografowie aż tak tego nie mają, może chyba żeby prowadzić mnie później z błędu, ale pierwsze sesje noworodkowe i początek drogi fotograficznej z noworodkami łączy się z niesamowitym stresem, ale z takim stresem i lękiem, że no nie wiem, czy jest w stanie sobie ktoś to wyobrazić, kto nie zaczynał z noworodkami. Bo czasami się zastanawiam, czy bardziej się stresowałem przed pierwszymi sesjami noworodkowymi, czy przed maturą. Dlatego, że na początku uczymy się takiej asertywności. Po wielu, wielu, wielu latach sesja wygląda i powinna wyglądać tak, jak my chcemy. Ale na początku drogi fotograficznej nie wierzymy w siebie, to po pierwsze. Nie wierzymy w swoje umiejętności w ogóle. Po pierwsze, czy je posiadamy? Nie wiemy, ale nie wierzymy w nie. Po drugie, myślimy, że to dziecko nami rządzi i rodzina, która przychodzi na sesję, a jest całkowicie odwrotnie. To my dyktujemy warunki na sesjach. To my tworzymy atmosferę i odpowiadamy za to wszystko, jak wygląda cała sesja.
Ale ten lęk na początku jest tak ogromny, że powiem wam, że ja umawiając sesje noworodkowe, trzymałem kciuki, żeby oni nie przyszli. Jak rodzina mi się spóźniała 5-10 minut, to ja potrafiłem zamknąć drzwi i wyjść. Nie było 15 minut studenckich. Nie. I dzwoniłem do mojej Izy, mówię, nie przyszli. I słyszałem od niej, to może zadzwoń do nich, dlaczego nie przyszli, czy przyjdą. Mówię, nie, nie przyszli, pewnie nie mogą. Ja broniłem się przed tymi sesjami. Autentycznie, to był tak ogromny stres, taka sesja noworodkowa. Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, nie dziwię się, bo wiem, że wszyscy ją przechodzą, ten stres. I ja przechodziłem. I tylko staram się jakoś nakierować tych wszystkich fotografów, że to nie ma sensu. A nie ma sensu z jednej podstawowej jakby przyczyny, że denerwując się, sami sobie szkodzimy. Jesteśmy głównym przeciwnikiem na sesji noworodkowej na początku jesteśmy sami. My dla siebie. Nie otoczenie. Bo my w głowach sobie tworzymy tą całą historię. Tego, że nam się nie uda, że dziecko nie będzie spało, że zrobimy brzydkie zdjęcia, że rodzice będą niezadowoleni, że oni się stresują, że ja coś robię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc stres i jeszcze raz stres, ale wiem, że nie jest to łatwe i każdy musi przez to przejść. Tylko łatwo się mówi, ale i tak wszyscy się uczą na swoich błędach, więc myślę, że wszystkim ten stres będzie towarzyszył od samego początku. Od samego początku i chyba to jest tak jakby jedyna taka na początku przeszkoda i nauka. To mi się wydaje. Głównie stres, bo ludzie, którzy się nie stresują na sesjach i zrobią, co zrobią, ale będą wyluzowani, przyjdzie im to dużo łatwiej i szybciej. Więc nawet jak ja mówię, że nie stresujcie się, to wiem, że ci kursanci i tak, ci fotografowie i tak się będą stresować. I zawsze się śmieję, jak ktoś mnie pytał, opowiadam taką anegdotę, jak ktoś mnie pytał o radę, że w momencie, kiedy ktoś mnie pyta w czwartek, bo ma sesję w piątek i pisze do mnie jakiś tam mój kursant, nie wiem, osoba, której poznałem gdzieś tam, albo nawet nie znam, ale pyta się o radę, co zrobić, żeby, bo jutro ma sesję, a dzisiaj się tak stresuje strasznie, że no, fizyk nie daje rady po prostu. Chodzi z kąta w kąt, pije kawę, jest zestresowany tą sesją przeokrutnie. I pyta mnie, co zrobić, żeby jutro ta sesja się udała. No to ja zawsze miałem taką jedną radę. Jest taka. Definitywnie może sobie z tym poradzić, odwołując sesję. Stres odejdzie w sekundę. Bo jeżeli dzisiaj przed sesją nakręcamy się i stresujemy się niesamowicie, to jutro na sesji to będzie dziesięciokrotnie mocniejszy stres. Nie wiem, jak do tej pory, do dzisiaj nie wiem, jak to, co poradzić takim fotografom, ale tak naprawdę najważniejsze jest nie stresować się. No. To jest łatwo powiedzieć, ale prawda jest taka, że jak się nie będziemy stresować, to jest od razu 50-70% szans wzrasta na sukces na sesji. Po prostu. Ja wiem, że to są noworodki i to się może wydarzyć wszystko. Kupa, siku, ulanie, płacz, rodzice się stresują, denerwują. Ale tak jak powtarzam wszystkim od początku, to nie jest tak, że nauczymy się czegoś w 1, 2, 3, 5 dni, pół roku. To jest długi proces i stres też odchodzi z czasem. O, nie mam kamery. Wróciłem. Jest. No i tak jak powiedziałem, stres po prostu odejdzie z czasem i wtedy się to unormuje. Wtedy się śmiejemy z siebie. Tak jak dzisiaj bym miał noworodka. Szczerze, jak ja bym dzisiaj miał swoje dziecko po tylu latach z żoną, to szczerze, ja na samą myśl się śmieję, że ten noworodek chodziłby jak w zegarku. On by jadł punktualnie, spał punktualnie, był przewinięty, uśmiechnięty. No dzisiaj by mnie nic nie zaskoczyło z noworodkiem. Ja tak sobie, tak żałuję, że ja nie robiłem zdjęć, kiedy moje dzieci były małe, bo to byłoby wszystko prostsze. Dla nas też, jako świeżych rodziców, to był hardcore. Ten płakał, ten ulewał, to coś tam. To. Dzisiaj ten noworodek to po prostu sam by jadł. No ale to kwestia doświadczenia, no. Ale to jest, bo zadałeś pytanie, czy ciekawe, czy w moim przypadku też tak jest i czy fotografowie plenerowi też się mogą stresować. I wiesz co, przypomniało mi się moi, bo ja w ogóle też rzuciłam się tak bardzo głęboką wodę, bo zaczęłam robić śluby, oczywiście nie mając zielonego pojęcia o tym temacie, więc powiem ci, że ślubu się nie da odwołać, więc rada o tym, że odetnij stres, to odwołaj sesję, no akurat w tym przypadku się nie dało, więc musiałam się tam pojawić, ale to był straszny, to był permanentny ból brzucha. Więc ten stres jest naprawdę ogromny i to jest normalne. I to jest generalnie, jak teraz tak sobie myślisz, jak teraz tak myślę o tym, co mówisz, że co byś mógł doradzić tutaj właściwie, to jest chyba jedyne to, że my sobie generujemy w głowie i wyobrażamy sobie, że będzie wszystko co najgorsze. No i automatycznie już układ nerwowy nam tworzy, nie? Całe to wyobrażenie i że to będzie w ogóle coś, przed czym trzeba uciekać, to będzie gigantyczny tygrys i teraz będziemy musieli uciekać. I mamy wszystkie te objawy
wiesz, związane z walką i ucieczką, nie? Jedyne, co tutaj można doradzić, to właściwie nie odwołuj sesji, tylko rób ich jak najwięcej, ponieważ jedyną radą, którą możesz zrobić w sytuacji, kiedy się czegoś stresujesz, to po prostu rób tych sesji jak najwięcej i wychodź w ten plener, akurat w moim przypadku, jak najczęściej, bo to też trochę nie jest tak, jak mówiliśmy, że dobra, każdy może wyjść w plener, bo każdy może wyjść w plener, ale żeby zrobić dobre zdjęcie w plenerze, też trzeba mieć tam coś już po kolei w głowie poukładane. I bardzo podobnie jest w moim przypadku, kiedy po raz pierwszy wyszłam w plener, to również byłam bardzo zestresowana, bo no to jest chyba normalne. Jak pierwszy raz siadamy na rower, to też jesteśmy zestresowani. Jak uczyłam się jeździć na motorze, to też byłam tak zestresowana, że bardziej niż na maturze. Więc wszystko, co robimy po raz pierwszy i wszystko, czego nie znamy, po prostu nie czujemy się w tym pewnie, będzie ten stres. I dla mnie na przykład taką radą dla siebie samej, czyli gdybym ja miała sobie powiedzieć coś te 8 lat temu czy 9 lat temu, to bym powiedziała przede wszystkim jedną rzecz, że muszę zaakceptować ten fakt, że będę się czasem myliła i że to, co wyprodukuję, nie będzie doskonałe. Bo chyba najgorsze, co może być i co robiłam wtedy, to było wieczne porównywanie się z kimś z górnej półki. Oczywiście poniekąd to jest dobre, ponieważ ma jest jakaś motywacja wewnętrzna, bo chcemy być lepsi, ale to jest strasznie deprymujące, kiedy ja widzę, matko, on zrobił takie piękne zdjęcie, a ja na przykład z moim obiektywem kitowym 18-105, cóż ja mogłam osiągnąć? A cały czas się porównywałam na przykład z dziewczynami ze Stanów, które miały obiektywy typu 200. I cały czas dochodziłam do tego, Jezu, co ze mną jest nie tak? Dlaczego one mają takie piękne rozmycie, a ja co? I dopiero później, w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, aha, dobra, sprzęt też ma znaczenie, czyli gdzieś już zrobiłam ten kolejny krok do przodu, dotarło do mnie, dobra, no to teraz sprzęt i co dalej? I znowu to porównywanie się, a myślę, że na dzień dzisiejszy lepszym by było, gdybym ja się skupiła na tu i teraz, na tej nauce, na rozwoju, bez tego ciągłego takiego zewnętrznego bata, że kurczę, popatrz, oni potrafią, a ty tego nie potrafisz. Więc jeśli zaczynasz, pamiętaj, że ten etap, na którym jesteś i czujesz się trochę niepewnie, potykasz się, to jest zupełnie naturalne i to jest generalnie trochę tak, jak wchodzisz w górę, to gdzieś na jakiś szczyt, to tak samo się czasem potkniesz, masz zadyszkę i to jest zupełnie naturalne, że czasem masz takie wrażenie, Boże, ja tam nie wejdę w życiu, ale wejdziesz i lepiej, wiesz, robić malutkie kroczki, ale spokojnie, niż na przykład pędzić przez chwilkę, ale potem po prostu dostać zawału serca i już tam się w życiu nie dostać. Więc ja bym chciała Tobie powiedzieć, żebyś tak miał taki moment refleksji, że ten stres, który odczuwasz teraz, on jest normalny. To nie jest, że z Tobą jest coś nie tak. To jest zupełnie naturalne. Czarek się stresował, ja się stresuję. No też czasem ciągle się stresuję. Pewnie słynna Kelly Brown też się stresuje i mogłabym tu wymienić ileś tam nazwisk ludzi, którzy też podczas sesji pierwszych stresowali się bardzo. I jeszcze jedna rzecz, pamiętaj, że każdy z nas, Czarek, ja, wszyscy ci, których znasz i wydaje ci się, że oni są idealni, mają na swoim koncie masę beznadziejnych zdjęć, masę popsutych zdjęć, przepalonych, nieostrych, które po prostu no, nie pokazujemy tutaj światu, że słuchajcie, ja robię takie zdjęcia, bo wiadomo, że to trochę jest tak jak na Instagramie, świat jest idealny, a więc my też staramy się raczej pokazywać te zdjęcia, które są udane. Więc miej tą świadomość, że jak tobie się coś nie udało, to nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak. Z nami było dokładnie tak samo. Też się nam cały czas coś nie udawało. No bo fotografia to wydaje mi się przynajmniej, i to chyba pokrywa się z tym, co cały czas mówi Czarek, że to nie jest tylko zawód, że to nie jest tylko czynność. To jest, wydaje mi się, proces, w którym my się rozwijamy, my ewoluujemy. I tutaj też Czarek mówił, że na początku miał taki sprzęt, a potem dojrzał, że trzeba mieć taki sprzęt, a na początku się stresował, a teraz używa tych samych anegdot, czyli wie, jak z ludźmi rozmawiać. I tak samo jest ze mną, że ja teraz wiem, że okej, ja wejdę tutaj w ten plener, ale zrobię zupełnie coś innego i już ten spokój pozwala tak naprawdę popatrzeć szerzej, bo już jestem na tyle rozwinięta w tym, co robię, że mam ten czas na sesji, żeby się zastanowić, okej, to mi nie wyszło i ja czuję, że mi to nie wyszło z różnych względów, bo nadal ciągle popełniam jakieś błędy i nadal jakieś kadry mi nie wychodzą, ale nie mam takiej paniki, że matko, jak mi to jedno zdjęcie nie wyszło, to już kurde, nie wiem, chyba im powiem, że mają iść do domu, nic z tego nie będzie. Wiem, że okej, ale mam tutaj w głowie alternatywnych siedem innych kadrów, które mogę zrobić i które być może wyjdą. Więc rada podsumowując dla Ciebie taka, akceptuj po prostu etap, w którym jesteś, bo on jest normalny i to, że się denerwujesz jest normalne. Pamiętaj, że to jest tak, jak zaczyna... To ja jeszcze tak podsumowując, dodając coś od siebie do tego twojego, do tej twojej bardzo fajnej wypowiedzi, powiem tyle, że bardzo dużo tych topowych fotografów, tych takich szkoleniowców, tych, z którymi my się porównujemy na początku,
moim zdaniem robi bardzo poważny błąd, ale to bardzo poważny, ponieważ bardzo, bardzo duży odsetek tych fotografów sortuje swojego Facebooka. Chodzi mi o to, że usuwa stare galerie i ci początkujący fotografowie bardzo często myślą, że te osoby od zawsze były perfekcyjne. Nigdy w życiu na swoim profilu nie usunąłem ani jednego zdjęcia. I to jest bardzo motywujące dla kursantów, którzy mnie pytają, czy my też będziemy robić takie zdjęcia. Ja zawsze powtarzam, wejdź i cofnij się na moim fanpage'u o 8 lat i zobacz wszystkie moje zdjęcia od początku, od pierwszego noworodka i spójrz na swoje zdjęcie i zobacz, gdzie w tej całej krzywej jesteś mojej drogi. Bo bardzo często ci kursanci dzisiaj z nowymi technologiami, aparatami, już wiedzą z YouTube'a i z webinarów, są na starcie o wiele, wiele, wiele poziomów wyżej niż ja byłem. I uważam, że gdybym ja zaczynał z ich umiejętnościami i z ich levelu, dużo szybciej bym dotarł tu, gdzie jestem dzisiaj. I to jest dla nich bardzo motywujące. Naprawdę mega motywujące. I oni mówią, ale nas pocieszyłeś, fajnie, my też kiedyś będziemy robić takie zdjęcia. Tak, też będziecie robić takie zdjęcia, dlatego że można to prześledzić. I naprawdę niejednokrotnie na końcu warsztatów mamy taką pompę. Każdy sobie bierze kawkę, przechodzimy mój wall od początku i przecież mamy taką pompę i takie śmiechy. I dokładnie widzimy wszystkie, ale to wszystkie rzeczy, o których mówię na warsztatach, których nie powinno być na zdjęciach. I one są wszystkie u mnie na zdjęciach. Wszystkie. Więc to też uważam trochę, że demotywuje właśnie kursantów, bo ci te osoby na szczycie jakby jeszcze starają się wychodzić na takie idealne od początku. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jakby totalnie. Tak, tak. Nie powinno tak być moim zdaniem, ale to kwestia indywidualna. Znaczy wiesz co, to jest racja. Ja też bardzo długo miałam wszystkie zdjęcia na Facebooku. Chyba swego czasu jakieś te starsze usunęłam, ale bardzo długo były właśnie te pierwsze zdjęcia. Nawet, bo to nie tylko jest Facebook, bo to jest po prostu gdzieś tam w sieci powrzucane. I pamiętam też jedną dziewczynę, co przyszła do mnie na warsztaty i też mi pokazała jakieś moje zdjęcia, o którym ja już nie pamiętałam. I ona mówi, Mariola, a powiedz mi, a co tu się stało, czemu to zdjęcie jest takie? A ja wiesz, oczywiście czerwona, o, no dobra, to było jakieś 8 lat temu i ono jest takie, bo. No i rzeczywiście powiem Wam, że to widać, ten progres i to jest tak naprawdę piękne, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach Wy się macie jeszcze lepiej, dlatego że jak my z Czarkiem zaczynaliśmy, to dostęp do wszelkiego rodzaju warsztatów był bardzo ograniczony. I osobiście ja dochodziłam do wszystkiego sama. Podejrzewam, że Czarek też uczył się bardzo wielu rzeczy sam. Mi konkretnie tu chodzi też o retusz. A w dzisiejszych czasach Wy macie po prostu trylion warsztatów, z których możecie skorzystać, tutoriali. I tak naprawdę wydaje mi się, że warto z tego korzystać, bo możecie sobie pomyśleć, a nie, ja zaoszczędzę i ja do tego dojdę sam. Okej, ale ja do jakiejś rzeczy na przykład dochodziłam pół roku, a teraz mogę się dowiedzieć, czy przekazać komuś tą wiedzę w jeden czy dwa dni. Więc jeśli Wy chcielibyście na przykład z tego pułapu zestresowanego, początkującego amatora przejść na powiedzmy 3 stopnie wyżej, to wydaje mi się, że naprawdę warto, no bo na co czekać? Tak naprawdę uwierz mi, że twoja konkurencja szkoli się wszędzie, gdzie może, a więc jeśli ty się zastanawiasz nad tym, gdy idę na te warsztaty, czy nie idę, no to wydaje mi się, że jednak tutaj, jeśli masz taką możliwość, to chyba po prostu warto no, skorzystać z tego, co daje ci teraz internetowy wszechświat. No, oczekiwania kontra rzeczywistość. Tak naprawdę możemy sobie wszystko zaplanować. Wszystko zaplanować. U mnie przed sesją wygląda to tak, że ja układam stylizację albo Iza układa stylizację. Zależy, kto ma jaką wizję, bo stylizacje są zawsze ułożone dzień przed sesją. Jakby jest wychuchane studio, wydmuchane i wszystko jest przygotowane. Czyli przychodzą jakieś nowe propsy, chcemy je wykorzystać. U mnie propsownia jest zamknięta. Jakby do propsowni nie wchodzą klienci, nie widzą wszystkich dodatków. Mają przygotowane swoje stylizacje i od razu wyprzedzę pytanie, nie pytam się o kolory klientów, chyba że sami w rozmowie przed sesją, sami napomkną, że chcą taką kolorystykę albo takie i takie zdjęcia. Ale to, że ja przygotuję wszystko na sesji, to pierwsze oczekiwania kontra rzeczywistość. To tu się już zaczyna, bo czasami przychodzą klienci i mówią, nie. Ja wiem, że Marysia jest Marysią, ale nie chcemy różowego koloru. No więc wtedy te wszystkie różowe stylizacje trzeba wejść na zaplecze i wynieść białe,
ekry, jakieś tam morskie kolory, nie wiem, delikatne pastele i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście konsultuję to już z nimi na sesji. Ale największe oczekiwania kontra rzeczywistość to są maluchem. Bo co z tego, że my sobie zaplanujemy całą sesję, chcemy sobie zrobić to, 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 fotelik, łóżeczko, tutaj sobie kokonik zrobimy, tu coś. Bo na każdej sesji rzeczywistość jest zweryfikowana przez dziecko. Ja zawsze powtarzam, że to dziecko decyduje. My możemy stworzyć wszystkie możliwe, najbardziej korzystne warunki do sesji, czyli nakarmić, ogrzać, przewinąć, utulić, zawinąć i tak dalej, i tak dalej. Ale to i tak dziecko pozwoli na zdjęcia lub nie pozwoli. Jedno nie lubi leżeć na brzuchu. Dla mnie to taki mit, bo i tak często na brzuchu leżą. Ale są takie, które położycie tylko na pleckach albo na boku. Są takie, które tylko w ogikach i nagle cały plan sesji. Wiecie, bo to jest też tak, że te sesje robimy trochę też dla siebie. Bo jeżeli kupujemy sobie na jakichś targach, czy u dostawców kupujemy sobie jakieś tam propsy, czy dostajemy je na przykład w jakiejś tam barterze, to też chcemy sobie zrobić tę stylizację, opublikować i reklamować się też nimi. No po to sobie te zestawy kupujemy i tworzymy je, no żeby sobie je później publikować. I teraz zaplanujemy sobie całą sesję, a potem się okaże, że dziecko 3 razy dało się owinąć, plus zdjęcia na rękach i jest bez koniec. Więc trzeba się z tą rzeczywistością pogodzić. Możemy sobie zaplanować wszystko, ale musimy mieć świadomość tego, że 5 sesji pod rząd może autentycznie, no nie powiem co, trafić nasze plany, ale tak po prostu może być. I my musimy być z tym pogodzeni. I tu też ten stres musi odpadać. Bo nas zawsze pytają się mnie, od czego zaczynasz na sesji? Na sesji zaczynam. Nie mam takiego schematu. Nie mam schematu. Ale po kilku minutach z dzieckiem na rękach, na przewijaku i odłożonym na stole do pozycjonowania, wy już wiecie, na co możecie sobie pozwolić i co się uda, a co się nie uda. Więc zawsze plan weryfikujecie i ta rzeczywistość jest zawsze, zawsze wygrywa i oczekiwania można sobie gdzieś tak na bok odłożyć. Wystarczy, że dziecko jest jakieś, nie wiem, nie mówię kolkowe, ale dziecko nie może puścić bąka, no, gazy bolą w brzuchu, nie wiem, cokolwiek. Ma twardy brzuszek, nie może pręży nogi i już połowy rzeczy nie zrobicie. I zamiast się załamywać, róbcie to, co możecie zrobić. I dajcie sobie szansę na kolejnej sesji. A rodzice i tak będą zachwyceni tymi zdjęciami, bo one będą fajnie oświetlone, dziecko będzie fajnie ułożone, ale po prostu jak nie na brzuszku, to na boczku. Ale pamiętajcie zawsze, to jest ich dziecko. Jakkolwiek dziecko odłożycie, oni będą i tak zachwyceni, bo to jest pamiątka ich 6-8-dniowego dziecka. Więc zawsze te oczekiwania trzeba sobie odsunąć na bok, ale przychodzi ta rzeczywistość i wszystko weryfikuje. Wszystko. Znaczy ja myślę, że to można też tak powiedzieć trochę długofalowo, czyli jakie są moje, czy były moje oczekiwania w ogóle względem całego zawodu fotografa, a jaka jest rzeczywistość. Znaczy teraz ta rzeczywistość jest tak naprawdę super, bo już mam wszystko poukładane tak, jak chcę. Ale chyba jak się zaczynało, jak podjęłam tą decyzję, że dobra, okej, spróbuję, zostanę fotografem, to mam wrażenie, że myślałam poniekąd, że to jest taki romantyczny zawód, gdzie wiesz, fotografuję zachodzące słońce i kontempluję śpiew ptaków i w ogóle jest zawsze różowo i romantycznie i wesoło. Ale potem się okazało, że nie zawsze ja robię zdjęcia wtedy, kiedy ja chcę i ja to czuję, ale też robię zdjęcia wtedy, kiedy po prostu trzeba. I to chyba było takie największe rozdźwięk między tym, czego gdzieś tam oczekiwałam, bo były po prostu zupełnie złe wyobrażenia tego zawodu. I ten zawód, jak każdy inny, on ma w sobie cały ogrom dobrych stron i jest to cudowna praca, ale też ma normalnie słabsze strony. I jakby o tych słabszych stronach, jak się myśli o zawodzie fotografa, to się nie myśli. Ja na przykład niejednokrotnie usłyszałam, że Boże, jaką ty masz cudowną pracę, ty sobie wychodzisz i ty robisz sobie w plenerze zdjęcia. No i tak, okej, to jest cudowna praca, ja sobie wychodzę w plenery, robię zdjęcia, ale z tym się czasem wiąże wiele rzeczy. I to jest tak, jak Czarek mówi, jemu noworodki nie śpią, bo brzuszek boli. No u mnie też robię, czasem dziwne rzeczy się na sesjach pojawiają. Po prostu dzieci mają przeróżną dynamikę. I ja staram się już teraz, jakby korzystając z doświadczenia, staram się, ponieważ te oczekiwania, one ciągle są. Czyli jak na przykład słyszę, że będę pracowała z 4-letnim dzieckiem i jeszcze mama mi wcześniej wyśle zdjęcie, bo generalnie mi jakby klienci nie wysyłają zdjęć dziecka, bo to dla mnie nie ma znaczenia, jak dziecko wygląda i tak się przygotowuje do zdjęć i tak. Ale czasem ta mama wysyła to zdjęcie i widzę, że po prostu loczki, złote włosy. Ja mówię, no Anioł, no jakie ja zrobię zdjęcia z nim.
i przygotowuję się do tego w jakiś tam sposób, ale już teraz wiem, że ty się, że mam taką myśl, okej, ale pamiętaj, że może pójść zupełnie nie po twojej myśli i musisz mieć alternatywną wersję tej sesji. I to rzeczywiście mi pomaga, ponieważ ja akurat wychodząc w plener staram się mieć jeden taki kadr gdzieś tam w głowie zaplanowany bardzo dokładnie i to jest chyba to samo, co mówi Czarek, bo po prostu ma przygotowane już stylizacje. U mnie te kadry są bardziej w głowie dotyczące tego, gdzie dane dziecko będzie się znajdowało, jakie jest tło i tak dalej, jakiego gadżetu również użyję. Ale mam też szereg alternatywnych innych, które najczęściej się sprawdzają, na wszelki wypadek, gdyby to dziecko jednak okazało się być troszkę mniejszym aniołkiem niż w moim pierwotnym wyobrażeniu. Dowolną rzecz? No trudne pytanie. Może nie podam konkretnie rzeczy, konkretnej, nie wiem, zawodu czy dziedziny i zajęcia, ale patrząc na swoje życie dotychczasowe, miało właśnie niedawno 40 lat, taka magiczna cyfra, liczba magiczna, to podsumowując do tej pory wszystko, co się działo w moim życiu zawodowym, to szczerze nie jestem w stanie powiedzieć, co to by było, ale aż się boję, dlatego że nigdy w życiu bym nie podejrzewał, że życie tak będzie prowadziło moją karierę zawodową. Od własnej działalności typu agencja reklamowa, teraz przez fotografię, no nie wiem, z tego co wiesz, ciągnie mnie do gastronomii i taki mały news, no bo tak jak w fotografii jestem już 8 lat, 9 rok leci, tak w gastronomii nie jestem wcale. Po prostu w zeszłym roku dostałem na urodziny, na 39 dostałem od żony kurs na pizzaiolo. I zawsze lubiłem gotować. Zawsze lubiłem gdzieś tam w kuchni stać, coś usmażyć, coś ugotować. I nigdy w życiu nie podejrzewałem, że w rok od pierwszego kursu na pizzaiolo będę sam prowadził szkolenie zrobienia pizzy. Jedne już za mną, drugie przede mną w przyszłym tygodniu. I tak naprawdę pytanie, co bym chciał robić, na czym dobrze zarabiać, nieważne co bym chciał robić, ale chciałbym mieć taką pasję do tego, jak mam do fotografii, do robienia pizzy i chciałbym się jarać tym, co robię. W tym sensie, że współczuję ludziom, którzy siedzą z nami gdzieś w niedzielę i jak słyszą o tym, że jutro idą do pracy, czyli w poniedziałek, to już mają ciarki na plecach, już są zestresowani i już mówią, Boże, byle do piątku. Dla mnie to jest dramat. Dramat. Ja bym się nie odnalazł w czymś, czego nie lubię. Nie wiem, jak można, ale można oczywiście. Pewnie mnóstwo ludzi tak pracuje, że pracuje, zarabia i po prostu zostawia swoją pracę, wychodzi do domu. Jest mniej lub bardziej zestresowani, bardziej ją lubią lub mniej, ale ja chyba muszę uwielbiać to, co robię. Że naprawdę jarać się tym, czerpać z tego garściami i spełniać się w tym, bo nie wiem, co będę robił, naprawdę. Znaczy, najfajniej by było w ogóle, bym nic nie musiał robić. To byłoby cudowne. Ja bym sobie gdzieś leżał, kasa by leciała, to byłoby cudowne. Zawsze powtarzam wszystkim i nikt mi nie wierzy oczywiście. Wszyscy mówią, Boże, kiedy jesteś energiczny, rozpiera cię, wszędzie cię pełno, za coś nie bierzesz, tu się nie robisz, tam, wszędzie coś robisz. A tak naprawdę wewnętrznie to ja byłem kiedyś leniwcem w poprzednim wcieleniu. Ja bym sobie gdzieś tak rzucił się, przykrył kocem, wziął herbatę i się zawinął tak i tak sobie wegetował. Uwielbiam to też, uwielbiam. Chociaż faktycznie jak się do czegoś biorę, to tak staram się już to robić pełną parą i wiele osób nie wierzy tego lenistwa w środku. Ale autentycznie, chyba bardziej pytanie powinno brzmieć nie co, tylko jak się z tym będziesz czuł, bo to jest chyba najważniejsze. Ja powiedziałem, że marzy mi się, żeby nie musieć do kogoś wracać do pracy, marzy mi się, żeby do końca życia być na swoim, robić to, co chcę, nie musieć być od do, chociaż zgodzi się ze mną, że i wszyscy się zgadzają, że jak się prowadzi swoją firmę, swoją działalność, to się pracuje cały czas. To nie jest 8-16. My pracujemy cały czas. Cały czas gdzieś myślimy, cały czas coś kombinujemy, cały czas odpowiadamy na wiadomości. Cały czas, czy to jest urlop, czy to są wakacje, czy to jest praca, cały czas pracujemy, ale to jest inna praca. Inna praca. Niż od do, ale mówię, najważniejsze moim zdaniem jest to, jak się z tym czujemy. Jak będę się z tym czuł. Oby było tak, jak jest teraz i obym się jarał tym, co robię. Czy to będzie robienie pizzy, czy to będzie spawanie metalowych rzeczy, nie wiem, składanie komputerów i programowanie i cokolwiek.
jak będę zgodny ze sobą, ze swoim sumieniem i będę to uwielbiał, to będzie super. Naprawdę super. Ale fajnie by było, gdyby była tego, z tego super kasa, to byłoby rewelacyjne dodatkowo. No Czarek, po prostu powiedziałeś naprawdę to tak pięknie, że już chyba lepiej bym tego nie ujęła. Ja się zastanawiałam kiedyś nad tym pytaniem, bo też zostało mi zadane i o dziwo pomyślałam sobie, że chyba bym robiła zdjęcia. Ale że wtedy bym robiła tak, jak sobie wyobrażałam, czyli ten romantyczny świat, kiedy ja wstaję i rano czuję, tak, ja dzisiaj chcę zrobić zdjęcie. I wtedy wychodzę, fotografuję sobie zupełnie bez presji, bez żadnych potrzeby spełniania czyichś oczekiwań. I na przykład zrobić takie jedno zdjęcie w miesiącu, obrabiać sobie je tak długo, jak chcę, dopieszczać tak długo, jak chcę, bo ja tak naprawdę to bardzo lubię. No i kasować za to fajne pieniądze. Tego leniwca też trochę w sobie mam, więc pewnie w międzyczasie bym trochę poleniuchowała, aczkolwiek ja za dużo leniuchować nie lubię, więc myślę, że byłaby jeszcze masa innych rzeczy, które bym chętnie robiła. Na pewno bym trochę śpiewała, na pewno bym zwiedzała świat. Ale jakby mi ten jeden kadr dał kasę na cały miesiąc, to po prostu to by było coś, co bym stwierdziła wtedy, tak, to jest najpiękniejsza praca na świecie. Wiesz co, też jesteś w sytuacji, moim zdaniem, korzystniejszej niż ja. Dlatego, że ja sobie zawsze od początku zadawałem pytanie i wszyscy kursanci mi to zadają. Czy wyobrażasz sobie do emerytury robić zdjęcia noworodkowe? I teraz pytanie do ciebie. Czy ty wyobrażasz sobie, że ja do emerytury robię zdjęcia noworodkowe? Przypominam, że na zdjęcia noworodkowe przychodzą kobiety 20+, 30+, do pana 60+. Wiesz co, ja sobie ciebie wyobrażam, dlatego że ty to tak kochasz i to w każdym swoim zdaniu dzisiaj powiedziałeś, więc byłbyś po prostu takim sympatycznym dziadkiem, który się opiekuje tymi noworodkami, więc powiem ci, że jeszcze dużo czasu masz przed sobą. Ja ci powiem też, że ja patrząc na siebie, też uważam, że mogę to robić. Jakby nic się nie zmieniamy. No to na dzisiaj tyle. Czarkowi bardzo dziękuję za to, że był moim pierwszym gościem do tego dialogu. Jestem przekonana, że Wam się bardzo podobało, bo Czarek jest po prostu przecudownym człowiekiem. Jakbym się zastanawiała nad sesją noworodkową, to na pewno do niego poszła. No czy mi to już nie grozi, ale myślę, że jak jesteście, to Czarek mieszkasz w Warszawie, tak? Tak. No to jak jesteście z okolicy Warszawy, to już wiecie, do kogo uderzać ze swoimi dzidziuniami malutkimi, bo już wiecie, że ten człowiek będzie pracował do 60 co najmniej. Także dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was do następnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście dajcie znać, skomentujcie i tyle. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pa, pa. Pa.